Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszymi gośćmi są Ryszard Burdek, Arkadiusz Chlebda i Jarosław Krzymiński, zarząd Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010. Dzień dobry, witam panowie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Panowie, na początek gratulacje dla wszystkich, dla zawodników, dla całego klubu. Pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym rozgrywek. Zadowoleni? Taki był cel, no najprościej mówiąc, prawda? No na pewno taki był plan, zresztą my tego nie ukrywaliśmy, to nie jest pierwszy sezon, kiedy otwarcie powiedzieliśmy, jaki wszyscy sobie stawiamy cel, o tym wiedzieliśmy zarówno my, kibice, więc nie jest to jakaś niespodzianka, że do tego celu dążyliśmy, oczywiście to jest sport, więc mogło się nie udać tego osiągnąć, udało się, to dzięki temu, że no, udało się zbudować taki zespół, który był w stanie to miejsce wywalczyć. Trener, który ma ambicje, żeby z tym zespołem awansować do ekstraklasy. Więc wydaje nam się, że ten pierwszy krok został uczyniony, aczkolwiek teraz naprawdę zaczynają się te prawdziwe schody. Był moment zwątpienia, była taka seria, że pojawił się moment zwątpienia. Była wtedy taka poważna rozmowa z trenerem, zawodnikami. Panowie, co się dzieje? Trzeba to przerwać? To znaczy, ja powiem tak, że nie. Rozmawialiśmy oczywiście, bo była taka okazja, żeby porozmawiać z zawodnikami, z trenerem, ale to nie było na takiej zasadzie, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest pewien etap. Zresztą tak mi się wydaje, że po tylu latach można powiedzieć, że my nigdy nie mieliśmy tutaj gorących głów do podejmowania jakichś szybkich decyzji. Zawsze no, dawaliśmy szansę na to, aby no, doprowadzić pewien etap do końca. Czyli wyszliście z założenia, że to jest sport i porażki się zdarzają. Tak, oczywiście. Ale dziś macie raczej opinię takiej dosyć mocnej drużyny, prawda? Aaron, jak to wygląda? Tak, na pewno po wzmocnieniach, które nastąpiły w trakcie sezonu, po korekcie trenera zespołu z początku sezonu, staliśmy się wyraźnie zespołem na tak zwanym papierze dominującym na poziomie pierwszej ligi, choć też nie mocno takim odstającym. Zespoły z Radomia czy Warszawy również wyglądają imponująco. Mam nadzieję, że nie tak imponująco jak my. Ale podkreślmy też, że to, co na papierze, nie zawsze później parkiet weryfikuje dużo, prawda? Tak, i to jest właśnie ta zdecydowana różnica, że czasami zdarza się, że właśnie papier to zespół na papierze to jest jedno, a później kolektyw ludzki na hali, na parkiecie to jest całkowicie coś innego. 27 zwycięstw, 7 przegranych, to jest imponujące, można śmiało powiedzieć, bilans chyba. Z tego warto się cieszyć, prawda? Czy jak to wygląda? Tak, warto się cieszyć ze względu też na to, że pokazane jest teraz w nowym sezonie, jakby doszedł obcokrajowiec, też gramy młodzieżowcem, że to pokazuje, że jest okej. Okay. Nastawienie na początku rozgrywek play-off bojowy, rozumiem, w klubie, kiedy pierwsze mecze, jak, z kim się zmierzymy, jak to będzie wyglądało? Znaczy no tutaj już chyba kibice o tym wiedzą, że trafiamy na Polonię Warszawa. Później ta drabinka się tak układa, że wiadomo, my już zakładamy, to nie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, no ale mimo wszystko, jeżeli ma się plan awansu, to trzeba sięgać dalej niż tylko do tej pierwszej rundy, więc założenie jest takie, że oczywiście my gramy do szczęśliwego finału, więc jeżeli no, tą pierwszą przeszkodę pokonamy, no to trafiamy na jednego ze zwycięzców pary GKS Tychy Starogard Gdański. No i wielki w takim finale, gdzie no, jeżeli śledzimy takie wypowiedzi, podcasty, fachowców, którzy oceniają to, co chcieliby zobaczyć, no tam chyba najbardziej taki oczekiwany finał przez wszystkich to Dziki Warszawa kontra właśnie Górnik. I ze względu na to, że Dziki zbudował naprawdę bardzo mocną ekipę, no tam zawodnicy z doświadczeniem ekstraklasowym praktycznie, no można powiedzieć, że tam ta pierwsza piątka to gra była ekstraklasa, więc może być to naprawdę bardzo fajny pojedynek. Czy do niego dojdzie? Oczywiście my tam musimy dotrzeć i Dziki tam muszą dotrzeć. No ale jest oczekiwanie takie, że tak właśnie będzie wyglądał w tym sezonie finał. Dla was ważne było to, żeby ten play-off rozpocząć z pierwszego miejsca, jak gdyby, bo to w tej układance ma znaczenie, prawda? Tak, to jest sytuacja, której my jeszcze nie dotykaliśmy. Poprzednie dwa sezony kończyliśmy rundę zasadniczą na drugim miejscu, czyli już w bezpośrednim finale traciliśmy przewagę parkietu. W tym roku zespół wykonał założony cel, czyli zajęcie pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej. I to my, jeżeli będziemy grali
a jestem przekonany, że będziemy grać do samego finału, to łącznie z tym, że z przewagą parkietu. No i właśnie o to chciałbym teraz panów, każdego z panów zapytać. Jak oceniacie szansę na wygraną, no i na awans? Bo rozumiem, że tylko pierwsze miejsce awansuje, tak? Otrzymuje szansę na awans. Tak, oczywiście, tylko zwycięzca ligi uzyskuje ten upragniony awans do ekstraklasy. No tu jest, założenie jest proste. Jeżeli ta twierdza Aqua Zdrój nie padnie do końca, no to wiadomo, że my jesteśmy w ekstraklasie, bo wystarczy wygrywać wszystkie mecze u siebie, na to liczymy. To, że już jest bardzo gorąca, była atmosfera na trybunach, to no wszemi wobec wiadomo, no wszystkim kibicom, którzy mieli okazję być na hali, no nie wypełniła się w 100%, więc no jeszcze jest ten margines, gdzie warto, aby no, dodatkowi kibice w tym finalnym etapie nas wsparli, żeby ta atmosfera z gorącej zrobiła się super gorącą. To na pewno pomaga zawodnikom. My mamy nadzieję, że no, uda nam się no właśnie to zrealizować w taki sposób, że te wszystkie mecze u nas uda się wygrać. No pewnie, że z punktu widzenia takiej rywalizacji dobrze by było nie wracać tutaj na piąty decydujący mecz, tylko jeżeli by się udało te serie, szczególnie w tych pierwszych ćwierćfinałowych, być może półfinałowych zmaganiach zakończyć szybciej. No ale tak jak mówię, no, każdy chce wygrać, pokonać tego przeciwnika przynajmniej u siebie na hali, więc na pewno nie będą to proste mecze i same się nie wygrają. Panie Jarosławie, pan Ryszard podkreśla znaczenie kibiców, ogromne znaczenie chyba kibiców. Wy też pokazaliście jako klub, że mecze koszykówki mogą być w Wałbrzychu takim rodzinnym wydarzeniem, prawda? To się wszystko dzieje. Tak, i to widać. No, oprócz też do tego dążyliśmy, żeby oprócz samego meczu, żeby zrobić jakby otoczkę wkoło tego całego meczu, żeby zachęcić kibiców Wałbrzyszan do czynnego wzięcia udziału w oglądaniu meczu. Oprócz tego też, żeby mieli też inne atrakcje wokół tych naszych zawodów. Chcielibyście, żeby hala w czasie play-offów, w czasie spotkań oczywiście w Wałbrzychu była wypełniona w 100%? Na pewno. Oczywiście, nawet powiem więcej. Chcielibyśmy dotknąć sytuacji, że hala jest wypełniona, a chętnych jest więcej. Ja się podzielę takimi wspomnieniami, bo to były wspomnienia zeszłoroczne. No, my na to jak gdyby do końca nie mamy wpływu. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby się to powtórzyło, ale pamiętam, kiedy docierałem na mecz finałowy z Sokołem Łańcut, mieliśmy przeznaczoną pulę biletów do kasy i akurat było tak, że ja je przywoziłem do tej kasy. I ja widziałem, jak w momencie, kiedy do tej kasy dochodziłem, to tak naprawdę to, co myśmy mieli przeznaczone do sprzedaży, to praktycznie tych chętnych do zakrętu. A po tym zakręcie był jeszcze taki no, dziki tłum i linia tych czekających na to, że może się te bilety uda kupić, gdzie nie mieli szans na to, bo ich po prostu już w takiej ilości nie było. No, chciałbym, żeby to się po prostu powtórzyło. Nie tylko na meczu finałowym. Chciałbym, żeby to się zaczęło od ćwierćfinałów. Mamy nadzieję, że tak się stanie. No i że na tych trybunach no, będzie tak jak zwykle spora grupa właśnie rodziców, dzieci. My stwarzamy tą atmosferę. Tutaj nie zawsze mamy na to wpływ. No, nam się też dostaje po głowie, nie wszyscy kibice zdają sobie z tego sprawę, że na przykład godziny rozpoczynania spotkań to nie jest nasz wybór. My mamy je narzucone z góry i teraz no wiadomo, że my jeżeli idziemy w stronę rodzinną, gdzie staramy się, żeby te rodziny z dziećmi przychodziły, no to godzina 20 nie jest to najodpowiedniejszy termin, aby te dzieci no, szczególnie mniejsze zabrać. No ale na to nie mamy wpływu. Cieszymy się, kiedy te godziny mogą być wcześniejsze. No i tak się akurat udało, że na ćwierćfinały. Ale play-offy nie trwają długo. No można na te 2-3 mecze o tej godzinie pójść. Arek, według ciebie te wszystkie 3 drużyny więcej, 3, tak? 3, dobrze liczę? 8. 8, przepraszam. To są drużyny w zasięgu właśnie, w naszym zasięgu. Kto nam największe problemy może sprawić? To, co wspominał Ryszard, tak? Tutaj od początku sezonu analitycy, fachowcy, trenerzy, my wszyscy, którzy... Jesteście przygotowani. Tak, jesteśmy przygotowani, nie lekceważymy nikogo, tak? Tutaj, broń Boże, nikt nikogo nie lekceważy i do tego nie dojdzie, że jesteśmy głowami już przy półfinałach i finałach. No my tak dzisiaj tak rozmawiamy, bo tak tutaj zadawane są pytania. Tak naprawdę to chyba najbardziej to byśmy chcieli tą rozmowę odbyć już po finale, po awansie i wtedy o tym wszystkim opowiadać. Tutaj trzeba się tak naprawdę trochę koncentrować, trochę bardzo koncentrować na najbliższym ćwierćfinale, robić krok po kroku, ale no tutaj przy założeniach, planach, jakie są postawione przed
klubem, przed zespołem, przed wszystkimi, którzy w tej organizacji pracują, no to chcemy być w finale i awansować. Strategia jest ważna. Jeszcze chciałbym już na koniec tego wątku zapytać, czy organizacyjnie klub jest przygotowany, organizacyjnie i finansowo przede wszystkim, klub jest przygotowany już na wyższą ligę? Wy o tym myślicie? Bo to też nie można tego na ostatni moment zostawiać, prawda? Ja powiem tak, że w sumie fajnie byłoby chwilę podyskutować na ten temat. I powiem tak, że nie kończąc wątek, bo to nie jest jak gdyby jedno zdanie, więc jeżeli moglibyśmy to trochę przynajmniej poszerzyć, to chętnie byśmy na to odpowiedzieli. Bo to są pieniądze po prostu. Tak, ja jak gdyby kończąc ten poprzedni wątek, bo to są dwie rzeczy, bym chciał powiedzieć, bardzo ciekawy wywiad. Akurat ci, którzy śledzą na co dzień pierwszą ligę, ten nasz główny rywal, Dziki Warszawa, ukazał się z prezesem, z panem Michałem Szolcem. To jest Dziki Warszawa projekt biznesowy, czyli zespół, który powstał praktycznie z trzeciej ligi, zainteresowanie właśnie pana Szolca. Trzy lata są, to jest ich trzeci sezon w pierwszej lidze. No, stawiany jest jako kandydat do awansu z olbrzymimi ambicjami. Pan Scholz jasno mówi, że jego interesuje Euroliga w perspektywie. I teraz jest kwestia tego, on bardzo fajną rzecz powiedział w tym wywiadzie. Z kim on rywalizuje? Bo zapytano się, czy z Legią na przykład. Uh-huh. On powiedział, że nie. On rywalizuje z Cinema City, on rywalizuje z browarami warszawskimi, on rywalizuje z Netflixem. I powiem szczerze, my właśnie, ja się podpisuję, to jest takie zapożyczenie, ale chciałbym powiedzieć, że podobne słowa moglibyśmy powiedzieć, że chcemy stworzyć taką atmosferę, gdzie można przyjść, inaczej spędzić czas, wyciągnąć te dzieci sprzed, nie wiem, ekranów, komputerów, komórek, żeby one się oderwały. I często bywa tak, że widzimy, jak to działa, że po tym meczu jest rządek tych 5, 6, 8, 10-latków, którzy czekają na zawodników, na zdjęcia, na podpisy, bawią się. I to właśnie ma być ta rywalizacja, nie z innym klubem, bo w sumie fajnie, jakbyśmy wszyscy walczyli. Nie wiem, jako siatkarze, koszykarze, ściągajmy właśnie te rodziny z dziećmi, pokażmy im ten sport i żeby to była zabawa. A teraz, jeżeli chodzi o te plany, to jest jak gdyby, przynajmniej tak w moim imieniu, zawsze jest pewien etap, żeby też przejmowali to fachowcy. Pan Scholz powiedział, zresztą tak to wygląda w przypadku Dzików, że jeżeli ten projekt powstawał, taki typowo biznesowy, on bardzo fajne zdanie powiedział, w którym my się musimy podpisać, że pierwsza liga jest to najgorsze miejsce na świecie na projekt biznesowy, sportowy. Dlaczego? Bo budżety w pierwszej lidze, przynajmniej tych, którzy chcą walczyć, sięgają 2 milionów, a nie jest to atrakcyjny produkt. Może to tak zabrzmi, mamy też swoich sponsorów, jakbyśmy mieli powiedzieć, że nie jest atrakcyjny produkt, ale nad nami jest ileś zespołów w ekstraklasie, które są tym właśnie produktem atrakcyjnym. My ponosimy olbrzymie koszty. Co roku, bo teraz Dziki Warszawa tak nie grały jak my czwarty sezon walczymy o awans. No nie ukrywajmy się, żeby walczyć o awans, to nie uda się tego zrobić z budżetem, który jest z samego końca pierwszej ligi. Trzeba pieniądze, te środki pozyskiwać, a cały czas, no tak jak on powiedział, nie jest się produktem atrakcyjnym. No bo właśnie wynika to stąd, nie ma transmisji, w ogólnopolskiej telewizji, wiadomo, z czymś, gdzie można pójść do sponsora i zupełnie inaczej wyglądać. Więc jak gdyby on cały czas podkreśla, że on chce uciec z tej pierwszej ligi, bo to jest najgorsze miejsce. No my też staramy się uciec do tych 3 lat. No i jest pewien etap, który dobiega końca. Myśmy też sobie coś powiedzieli kiedyś, tam ileś lat temu, kiedy jak gdyby była ta ekstraklasa, później myśmy startowali tam z zupełnie innego miejsca, że kiedyś na to miejsce wrócimy. No i też czas później oddać pałeczkę właśnie specjalistom. Zresztą pan Scholz, tak jak mówił, tam zarząd składa się z 7 osób, które wywodzą się z biznesu. No to też jest czasami porównanie tej skali, tej działalności, jak to można robić, a my jesteśmy na troszeczkę innym etapie, bo my nie jesteśmy tyle produktem biznesowym, tylko takim, nazwijmy to, społecznym. Stąd się wywodzimy. Zresztą u nas to nie tylko ten pierwszy zespół, ale tak samo dzieci, wózki, więc mamy nadzieję, że po tym awansie znajdzie się też szersze grono, które jak gdyby tą pałeczkę jak gdyby przejmie i z punktu widzenia swojego doświadczenia, tego, że musi to być już produkt biznesowy na zupełnie jak gdyby innej płaszczyźnie umiejscowiony, po prostu pociągnie to dalej. Rozumiem. Panowie, Górnik Wałbrzych to nie tylko drużyna seniorska, to nie tylko walka o awans, za który trzymamy kciuki, to także między innymi Akademia Górnika i spora grupa młodzieży grającej, po prostu mówiąc. Moda na koszykówkę w Wałbrzychu trwa. Tak, tutaj przez tak naprawdę od samego początku to, co widzimy dzisiaj jako klub Górnik Wałbrzych, Górnik Kosz, koszykarski Górnik, to krok po kroku budowanie wszystkich struktur.
organizacyjnych, sportowych. Efektem tego jest, tutaj to po raz kolejny powiemy głośno, bo jesteśmy z tego dumni, jesteśmy jedynym klubem w Polsce, który posiada w swoich strukturach zespół koszykarzy na wózkach, propagujący sport osób niepełnosprawnych. Z pierwszymi sukcesami poprzedni sezon, brązowy medal Mistrzostw Polski. W tym roku celujemy też w tak zwane pudło, który medal to się okaże. Też jesteśmy na etapie rozpoczęcia fazy play-off, co jest fajne. Spotykamy się z porównywaniem nas na przykład do zespołu Alby Berlin, gdzie koszykarze biegani rozgrywają mecze w ogromnej hali. Przed tymi meczami odbywają się mecze koszykówki na wózkach. My to samo robimy od 2 lat i w przyszłą sobotę 15 kwietnia jest pierwszy mecz koszykówki Suzuki, pierwsza liga męska o godzinie 18, a o godzinie 15 gramy pierwszy mecz playoffów koszykarzami na wózkach. Także znowu będzie można przyjść, popatrzeć na pasję, walkę osób niepełnosprawnych. My to będziemy tak samo obudowywali i pokazywali w mediach, także zapraszali kibiców, że mogą już na nasz mecz przyjść wcześniej. No i dzieciaki, tych dzieciaków bardzo dużo, prawda? Akademia, tak, akademia, no właśnie, czasami się słyszy, że dzieci nie chcą, że dzieci przed komputerami. No my czegoś takiego nie mamy. My mamy tak, że trenerzy dzwonią, piszą, spotykamy się w klubie, żeby pomóc, bo mają po 30-40 dzieci w rocznikach. Wczoraj odbyły się sparingi, bo niektóre roczniki nasze już są po sezonie. Trenerzy próbują cały czas podnosić ich umiejętności. No to z dwóch roczników 2011-2012 60 dzieci na sali. Uh-huh. 60 chłopców, którzy chcą uprawiać koszykówkę, chodzą na mecze z rodzicami, wytworzona pełna wokół tego atmosfera. Jeden klub. Panowie, to na koniec zaproszenie. Kiedy ten pierwszy mecz w tej z Polonią, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak. Kiedy zapraszamy i gdzie? To będzie Aquazdrój, tak? Tak, sobota, tak. To jest 15 i 16, nie pomyliłem. Tak. 15-16 kwietnia, godzina 18. Ćwierćfinał z Polonią Warszawa, zespół historyczny, czarne koszule kontra Górnicy z Wałbrzycha. Liczymy, że będzie się działo. Będzie komplet. No. Liczymy, że będzie komplet. Jeszcze tutaj nawiążemy do, no ja nawiążę do pana pytania, czy jesteśmy gotowi na ekstraklasę finansowo i organizacyjnie, tak jak Ryszard finansowo mniej więcej przedstawił. Tak organizacyjnie możemy powiedzieć, że tak. I chcemy też to w tych playoffach tak naprawdę postawić kropkę na D. Wiele dodatkowych atrakcji. Nasz sponsor tytularny Zamek Książ będzie promował Festiwal Kwiatów konkursami, wystawami. Inni sponsorzy, inni partnerzy, to samo, dużo konkursów dla dzieci, dla rodzin, przed halą występy. Będzie się działo, będzie się działo. To, o czym mówił pan Ryszard, że koszykówka w Wałbrzychu nie jest tylko sportem, to jest po prostu święto, na które przychodzimy, bawimy się i spędzamy miło czas. Dokładnie tak, jako wydarzenie. Zapraszamy. Ja jeszcze może tak podsumowując chciałbym dodać, bo to jest też taka, to podziękowanie naszym obecnym partnerom, no bo to też nie jest jakaś dyskwalifikacja tych kolejnych, ale często słyszeliśmy, bo mamy takie sygnały, że jesteśmy zainteresowani współpracą, oczywiście nawiążemy bliższe relacje, awansujecie do ekstraklasy, no będziecie tym właśnie lepszym produktem. A ja powiem, że też jesteśmy wdzięczni tym, którzy są obecnie, bo z punktu widzenia jak gdyby dwóch rzeczy. Pewnie, że można liczyć słupki tego, ilu potencjalnych klientów możemy pozyskać, to do jakiej grupy docelowej docieramy i wiadomo, że wtedy ekstraklasa zupełnie inaczej się przekłada. Ale z kolei te firmy, które teraz wchodzą, no możemy też powiedzieć, tak modne słowo CSR, ta społeczna odpowiedzialność biznesu. I my się naprawdę nie będziemy różnić w ekstraklasie. Oczywiście dotrzemy do o wiele większej grupy odbiorców, ale to, że na hali będzie 2000 ludzi, wśród których będzie ileś tam rodzin z dziećmi, to się nie zmieni. Czy to będzie pierwsza liga, czy ekstraklasa, to jeżeli ktoś nas wspiera teraz czy później, to zostaje na tym samym poziomie. I ci, którzy nas wspierają teraz, mogą bardziej przychylić się, że nie liczymy słupkami, tylko po prostu no,
efektem jest to zainteresowanie właśnie dzieci, że pozwalamy no, być może tą ścieżkę życiową obrać zupełnie inną dzięki temu, że one się świetnie bawią na tej hali. Najprościej mówiąc, już dziś jesteśmy gotowi na ekstraklasę, czego Państwu życzę, trzymam kciuki. Ryszard Burdek, Arkadiusz Chlebda, Jarosław Krzmiński, Zarząd Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010, Studio Dziennik. Dziękuję Panom. Dziękujemy również.